Pakuję się, bo zajechaliśmy do ciekawego miejsca, do Mokrej Góry i okazało się, że jest tutaj taka mała, wąskotorowa kolejka. I co więcej, mimo że sprawdziłam w internecie, pisało, że już nie będzie przejazdu, okazało się, że jest jeszcze ostatni przejazd o czwartej. Także właśnie idziemy do pobliskiej, tam jest jakaś knajpka, idziemy z tam usiąść, coś zjeść, powysyłać filmiki, ile się da. I no i będziemy czekać i o czwartej jedziemy na wycieczkę wąskotorową kolejką i tam gdzieś wam opowiemy troszkę więcej o niej. Także ruszamy. Stoimy na takim parkingu w takich okolicznościach przyrody. Jest tutaj przepięknie i prawdopodobnie na tym parkingu zostaniemy na noc, bo jest płasko. No jest przy głównej drodze, ale wydaje mi się, że wieczorem tutaj nie będzie już takiego ruchu. No i tyle. Idziemy do kolejeczki. Musieliśmy zmienić miejscówkę, ponieważ w pierwszym wagonie przyjechało 40 panów. Już po kilku drinkach przywieźli ze sobą taki wielgachny głośnik i puścili bardzo głośną muzykę. Tak głośną, że no niestety nie dało się tam wysiedzieć, więc przeszliśmy parę wagoników dalej, ale to jest chyba lepiej, ponieważ tutaj przynajmniej mamy oparcie i no jest tak bardziej kameralnie. I są też okna, więc jeżeli będzie bardzo wiać, to można je zamknąć. Na chwilę obecną są one otwarte. Czekamy na odjazd. Ekscytacja sięga zenitu. Strasznie fajne przeżycie, bardzo, bardzo, bardzo fajne przeżycie. Ściągnąłem, to nie jest tak ciemno wcale. Nie? Pierwsza stacja, pierwszy za pierwszy postój. Chyba niesamowite, naprawdę niesamowite przeżycie. Fantastyczna przygoda. Chyba najlepsza, jaką miałem do tej pory wszędzie. Wszystko to pobiło. No i tak wygląda nasz pociąg z zewnątrz. I wszyscy do wodopoju. Jak widzicie, nasi skośniacy koledzy są cały czas z nami. Teraz okupują lokomotywę. A co teraz się dzieje? Jest taka 10-minutowa przerwa na stacji końcowej. Zamienili lokomotywy i wracamy. Jedziemy w tamtym samym kierunku. To samo miejsce, z którego rozpoczęliśmy naszą cudowną podróż. Przepięknie. Jestem za
niesamowicie zakochany w tej przejażdżce w tym pociągiem. Przepiękna sprawa. Jest przerwa. Zatrzymaliśmy się na jakimś tarasie widokowym na 5-minutową przerwę, więc wysiadam. Jak zobaczycie, to jest tunel. Za troszeczkę wyjedziemy z tego tunelu. Pojedziemy gdzieś jakoś tak, wyjedziemy do tego. Prowadzimy przez jeden wielki tunel, przez jeden mały tunel. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy da skontamo glavi. Ten pan właśnie tłumaczy swoim przyjaciołom, jak powstały te tunele i tak dalej. Ale co jest ciekawe, to ta kolejka, ona łączyła między sobą Belgrad, Sarajewo i Dubrownik, więc ona po prostu jeździła między obecnymi trzema stolicami danych krajów, ale wtedy to po prostu były takie miasta regionów, no bo to wszystko było na terenie byłej Jugosławii. Więc jak na 1924 rok, to inwestycja po prostu kosmos, że oni potrafili przebić się przez te góry, potrafili przebić się przez te tunele i połączyć te trzy miasta ze sobą. Także to jest majstersztyk, jeżeli chodzi o kolejowe sprawy. Pięknie. Coś wspaniałego. Widać, że alkohol działa coraz bardziej. Piątek. Korzystając z tego, że stoimy, panowie poszli tam tańczyć i chodzi na rękach. Pokaż wam, jak działają okna. Otóż teraz jest zamknięte okno, to jest taki skórzany pasek i on nie jest do ostrzenia brzytwy, chociaż może też do tego służyć. On wchodzi w brzytwę. Uwaga, ciągnę za pasek i puszczam pasek. Zostaje mi to. To jeszcze powinno dalej zejść, ale chyba nie, tylko tyle, wystarczy. A ten pasek zostaje tutaj jako dekoracja. Dziękuję. Tak właśnie działają zabezpieczenia w pociągach z 1925 roku. Powrotna to jest w sposób pauza na pauzie. Co chwilę się zatrzymujemy na taras widokowy. No, nie wiedziałem gdzieś w tą którą stronę. Tamtą stronę przejechaliśmy, tak śmignęliśmy. Kaśka mówi, kurde, mieliśmy się zatrzymywać. A teraz przejechaliśmy minutę dosłownie i kolejny taras widokowy. Proszę bardzo. O ile hajsu? Co za hajs? Wróciliśmy. Jesteśmy na miejscu. Jeszcze parę faktów o tej kolejce. Więc ona nazywa się Szargańska Ósemka. I nazywa się Ósemka, ponieważ... Dobrze, jeszcze powiem wam parę faktów na temat tej kolejki. Ona nazywa się Szargańska Ósemka. Ósemka, ponieważ w pewnym momencie jej tory tworzą numer 8. Ta kolejka, przejazd tą kolejką nazywa się Nostalgia i można sobie zarezerwować wcześniej na niej przejazd. Cały ten tor, cała ta wycieczka ma długość 16 km, pokonuje się 22 tunele i 5 mostów. Powstała ona w 1925 roku, w 1974 już nie jeździła. O, wraca. Chciałaby być w naszym vlogu jeszcze raz. Podczas wojny kolejka została mocno zniszczona i dopiero pod koniec XX wieku postanowiono ją odnowić.
W jej odbudowę włączyli się lokalni ludzie i strażacy. I przy okazji dobudowano jedną stację na potrzeby filmu Życie jest cudem. I w 2009 roku ta kolejka zaczęła ponownie działać, ale już w celach stricte turystycznych. Chodźcie tu do mnie, owieczki. Chodź! Emilka? Widziałeś, jak uciekła? Widziałem. Pupuś? Wczorajszy dzień był pełen wrażeń lokomotywnych, kolejowych. Spędziliśmy na noc na parkingu pod tą kolejką. Tu tam, gdzie ta pani idzie, czy to pan idzie? Pan i pani. Tam oni po prostu przechodzi się przez tunel i na górze jest stacja. A my spaliśmy na parkingu. Obok nas stała całą prawie noc policja i łapała ludzi na radar. Więc czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Oczywiście policjanci nie podeszli do nas, w ogóle mieli nas totalnie, nie zwracali uwagi na nas. To raz, a teraz jedziemy do miejscowości, która została wybudowana na potrzeby filmu Życie jest cudem. Jeszcze tylko wam pokażę, że tutaj jakby ktoś przyjechał kamperkiem, to nie, można sobie wody nalać. Tam jest po prostu taki kran. I takich kranów w ogóle w Serbii jest bardzo dużo, zwłaszcza w rejonie górskim. Bardzo dużo miejsc jest, gdzie można nalać sobie wody za darmo. Widać, przyjeżdża tutaj dość sporo turystów, żeby zobaczyć sobie tą wioseczkę. Piękne zielone drzwi i coś się nagle poruszyło i po prostu ja to mam szczęście. Patrzcie, jakiego kolegę spotkałam. Albo pewnie koleżankę. Wędrowniczka. Modliszka, wędrowniczka. A może to nie jest modliszka? Spadła. Mnie wystraszyła. Halo. Nie wiem, kto z was pamięta, pewnie ludzie w moim wieku, ale kiedyś w telewizji w wakacje rano było takie pasmo dla dzieciaków i jeden z programów nazywał się Duzie Oko. I to było chłopcu, który obserwował właśnie różnego rodzaju robaki. Także ostatnio czuję się jak on. To jest takie miejsce dla dzieci nawet. Proszę bardzo, placek zabaw. Przez chwilę myślałam, że to są jajka na takie, wiecie, z patelni sadzone, a to są kwiatuszki. Tak jak mówiłem, wioska powstała na potrzeby filmu Życie jest cudem, wybudowana przez Emila Kostulicę i jego ekipę oczywiście. Co ciekawe, to ulice są nazywane za jego ulubionymi postaciami, czyli znajdziemy tutaj ulicę Bruce Lee, Diego Maradony, pojawił się też oczywiście Nikola Tesla, jest też główny, największy bohater narodowy Serbii, czyli tenisista Djokovic i jeszcze był jeden ktoś tam znany, nie pamiętam dokładnie kto. Che Guevara, dzięki Kasia. Także jest tutaj dość dużo takich ciekawych rzeczy. Ogólnie to jest taka sztuczna wioska, nie? Tutaj nikt nie mieszka, natomiast można tutaj mieszkać sobie przez okres wakacji. Te wszystkie domki są do wynajęcia i tutaj funkcjonuje taki apartament. Można sobie wynająć pokoiki, jest basen, centrum spa, są restauracje, kawiarnie, pamiątki. No i to jest to po prostu takie, no, niezależna wieś dla turystów, więc jeżeli ktoś z was będzie w okolicy, to warto przyjechać, bo wygląda to bardzo ładnie. Bilet z Sembo kosztuje 250 dinarów, czyli
2,50 euro. 2 euro mniej więcej, coś w tym stylu. Wioska ta nazywa się Drwengrad, ale można ją też znaleźć pod nazwą Küstendorf. I na potrzeby filmu ona nazywała się Küstendorf, po prostu od pseudonimu tego kostunicy Küsten, a Dorf to znaczy wieś po niemiecku. I był Küstendorf, a teraz jest Drwengrad. I jest to bardzo blisko Mokrej Góry, czyli tam, gdzie ten pociąg był, no to po prostu 5 minut się jedzie. Parkingi są za darmo. Spać się tu nie da, bo jest bardzo stromo. Jak widać, turystów nie brakuje. Co chwilę przyjeżdżają nowe autokary. Cykają zdjęcia. Kończy się nasza przygoda w Serbii. Za kilka minut przekroczymy granicę z Bośnią i Hercegowiną. I dzisiaj naszym celem jest most Sarajewo. Dotarcie do Sarajewo. Już byliśmy kiedyś w Sarajewie, zakochaliśmy się w tym mieście i postanowiliśmy tam wrócić. Wrócić z dwóch powodów, ale jakich, to dowiecie się z kolejnego odcinka, na który was bardzo serdecznie zapraszamy wspólnie z Kasią. Mówił Łukasz, Kasia trzyma kamerę, ja jadę. Jest pięknie i cudownie. Do zobaczenia.